Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie najkrótszy chyba odcinek w historii polskiej półki filmowej, bo będzie poświęcony jednej i tylko jednej stronie internetowej, jak już się zorientowaliście z tytułu, najlepszej filmowej strony dla nauczycieli, nauczycielek, lektorów, lektorek i wszystkich ludzi, którzy czegokolwiek, kogokolwiek uczą, ale także, jak myślę, mam nadzieję, liczę na to, takiej strony, która przyda Wam się prywatnie, domowo, która pozwoli Wam zaoszczędzić trochę czasu, kiedy będziecie szukać jakiegoś filmu. A ja, jak zapewne pamiętacie, a jeśli nie, to koniecznie wróćcie do dawniejszych materiałów Polskiej Półki Filmowej. Zaprezentowałam Wam już dwa materiały związane ze stronami poświęconymi tematyce filmowej w internecie. Jeden z tych materiałów nosi tytuł Jak znaleźć film, gdzie znaleźć film. Drugi nosi tytuł O filmie w sieci. Tam znajdziecie różne przydatne wskazówki, na przykład takiej strony, którą ja bardzo lubię, takiego silnika w zasadzie do wyszukiwania, który powie Wam, na której platformie streamingowej znajdziecie dany film. Choć właściwie od czasu nagrania tego materiału już sytuacja troszeczkę się zmieniła, bo takie informacje proponuje też nam na przykład platforma FilmWeb, czyli najbardziej popularna polska platforma z opisami, recenzjami filmów. No i coraz częściej, przynajmniej mnie tak się to wyświetla, kiedy wpisuję jakiś film, coraz częściej Google same podpowiadają mi, gdzie mogę ten film obejrzeć. Niemniej jednak ja ciągle korzystam ze strony Appflix. To jest bardzo dobre miejsce, sprawdzone i ono z całą pewnością powie Wam, gdzie możecie dany film obejrzeć. FilmWeb, jeśli tylko jeszcze mogę się na moment przy tym zatrzymać, wygrywa tutaj pod tym względem, że pokazuje także strony te takie, powiedziałabym, niekomercyjne, chociaż to może złe słowo, to znaczy tam na przykład pokażą Wam się też filmy, które można obejrzeć na stronach takich jak Nowe Horyzonty czy Moje Kino, więc dlatego o obu silnikach warto wiedzieć, bo FilmWeb pokaże trochę co innego czasami, a strona Appflix co innego. Ale nie o Appflixie chcemy mówić, nie chcemy mówić o FilmWebie, nie chcemy mówić dzisiaj o filmie polskim, nie chcemy mówić o tych wszystkich stronach, które omówiłam w tych wcześniejszych materiałach. Zresztą zastanawiam się, czy nie wrócić do tego i czy nie nagrać dla Was właśnie serii takich krótkich filmów związanych z platformami, na których można znaleźć informacje o filmach, na których można właśnie troszeczkę znaleźć takich przydatnych rzeczy, które nam, nauczycielom, czasami są w pracy potrzebne. No więc nad tym myślę, czy jakby wiecie, nie odświeżyć jakby tej wiedzy, którą zaproponowałam tam, nie pokazać jak teraz te strony wyglądają w serii takich krótszych materiałów, no ale nadal nie o tym. My dzisiaj mamy mówić o tej jednej ważnej, najważniejszej stronie. Znaczy ona nie jest najważniejsza, bo też nie przyniesie Wam jakiejś wielkiej wiedzy, ale jak powiedziałam, na pewno zaoszczędzi Wam sporo czasu. Zanim powiem, jaka to strona, bo jeszcze w tej chwili tego nie zdradzę, chciałabym, żebyście się przez moment zastanowili, jakie pytanie najczęściej zadajecie Googlom, albo jakie pytanie najczęściej zadajecie na forach internetowych dla nauczycieli, czy dla filmowców, czy dla maniaków filmowych, kiedy chodzi właśnie o film. Otóż najczęściej zadajecie dwa pytania, bo ja to bardzo uważnie śledzę. Pierwsze pytanie może być sformułowane w taki sposób. Chciałbym obejrzeć film o II wojnie światowej, o takim a takim wydarzeniu z historii świata, o takim i takim człowieku, o takiej i takiej tematyce. Jaki film polecilibyście mi dla? I teraz dorosłych, młodzieży, dzieci itd., itd. Lub drugie pytanie, bardzo powszechnie i często zadawane. Uczę 4., 5., 6., 7., 8. klasę, 2. klasę liceum, 3. Chciałabym z nimi obejrzeć film na przedmiocie język polski, godzina wychowawcza, czy też jakaś inna lekcja, zrealizowaliśmy już materiał, czy też chcielibyśmy troszeczkę odetchnąć, odsapnąć przy filmie, co możecie mi polecić? No i teraz zwykle to jest tak, prawda, że w komentarzach wszyscy podrzucają nam jakieś tytuły. My bardzo często mamy nawet pomysł, bo bardzo często w tym pytaniu pojawia się też taka sugestia, mógłby to być film podobny do, tak? Mógłby to być film, który porusza podobną tematykę, mógłby to być film
który porusza podobne problemy, który prezentuje podobne wartości do filmu, który już wcześniej z moimi uczniami obejrzałam i on się świetnie sprawdził. No i właśnie to podobne do jest dla nas dzisiaj słowem kluczem, dlatego że strona, o której chcę Wam powiedzieć i strona, którą chcę Wam pokazać, nosi nazwę podobnefilmy.com. Ja nie wiem, czy to jest silnik idealny, słuchajcie, na pewno nie, na pewno on się czasami myli, natomiast odkąd go odkryłam i odkąd go znalazłam, być może część z Was go zna. Ja już troszeczkę go potestowałam, zanim zdecydowałam się Wam o nim opowiedzieć, no więc mnie jeszcze nie zawiódł. Wykorzystywałam go już właśnie w różnych kontekstach wyszukiwania zarówno filmów po pewnych motywach, jak i wyszukiwania właśnie tych tytułowych, podobnych filmów. Ostatnio, kiedy przygotowywałam materiały na stronę, żeby umieścić Wam rzeczy dotyczące escape roomu w dydaktyce, postanowiłam zamieścić tam listę horrorów, które opowiadają o escape roomach, bo o tym też w tym materiale przecież Magda mówi, no żebyście sobie mogli pooglądać, prawda? No skoro mówimy, że filmy o escape roomach to same horrory, no to czemu byśmy nie mogli rzucić na nie okiem? No i tutaj właśnie znowu skorzystałam z tego silnika. Skorzystałam z niego także podczas tworzenia zakładki w publikacji Polacy znani i nieznani. Tam zdecydowałam się na taki, na taką część, która nazywa się powiedzmy Nauka w tekstach kultury i zdecydowałam się na taką listę filmów, w której prezentuję Wam poprzez słowa klucze fajne, ciekawe filmy dotyczące nauki, naukowców, ale też odkrywców, podróżników. No i tutaj znowu, kiedy kończyły mi się pomysły, zaczynam się posługiwać tym silnikiem, który podpowiada filmy podobne do wyszukiwanego filmu, podobne do filmu, który już widzieliśmy. Podobne pod względem motywu, podobne pod względem miejsca, w którym się rozgrywają, podobne pod względem fabuły. Jak to działa? Działa to bardzo prosto i bardzo prozaicznie. Mamy tutaj trzy zakładki. Jedna to co oglądać i to są takie rekomendacje filmowe. No i Oczywiście. teraz zobaczcie, nie jest to z tymi rekomendacjami takie głupie, dlatego że znowu te rekomendacje ułożone są pod kątem motywu, pod kątem gatunku. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której poszukujemy czegoś, no nie do końca konkretnego, mniej więcej wiemy o co nam chodzi, ale nie znamy konkretnego tytułu. No i tutaj takim typem rekomendacji jak najbardziej możemy się posłużyć, prawda? Patrzę filmy romantyczne, filmy ekscytujące, filmy prowokujące do myślenia. Nie wiem, co to są filmy atmosferyczne, nie chcę chyba wiedzieć. Filmy szczere, filmy motywacyjne, filmy o buncie, filmy związane z więzieniami dla kobiet i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak się tu poprzyglądacie tym nagłówkom, to bywają one mniej i bardziej zabawne. Natomiast wiemy, o co chodzi, tak? Tutaj dobrze nam się poprzez te nagłówki, powiedzmy, wyjaśnia to, czego szukamy. No i możemy tutaj znaleźć filmy. Co ciekawe, dodana jest do tego, zobaczcie, ocena od razu, czyli jeśli wejdziemy sobie w którąś tam kategorię, tak, no to od razu nam się tutaj te filmy pokażą. Zawsze ocena też jest, więc możemy jakoś tam, powiedzmy, w miarę świadomie zdecydować, co chcielibyśmy obejrzeć, czy co chcielibyśmy wykorzystać na lekcji. I tutaj, co najważniejsze, i to jest tak naprawdę siłą tej strony, gdziekolwiek byście nie weszli, gdziekolwiek byście się nie zapuścili, w którykolwiek zakamarek, zawsze w końcu traficie w miejsce powiązane, podobne. Szukaj takich, które nawiązują do tego miejsca, gdzie jestem. Tutaj też zobaczcie, weszliśmy w filmy trzymające w napięciu, no i od razu pojawia nam się tutaj taka, gdzieś w połowie strony, taka zakładka, powiązane listy filmów, no i on nam podpowiada, co byłoby znowu podobne do tego, czego przed chwilą szukaliśmy. Tutaj, jak widzicie, u góry te filmy w danej kategorii podzielone są na najlepsze, na najnowsze. No więc to wszystko wydaje się tutaj być bardzo rozsądnie przygotowane. Później mamy zakładkę filmy podobne do, no i ostatnia zakładka to filmy o. No i kiedy klikniemy sobie, najpierw zacznijmy od filmy o,
Mamy tutaj tak, znaleźć filmy, o które z. No i teraz możemy tu wpisać dowolną rzecz. Możemy wpisać filmy o II wojnie światowej, czy filmy o wojnie, napiszmy szerzej. Filmy o wojnie. On nam nawet od razu podpowiada różne możliwości. Mówi nam po wojnie, po II wojnie światowej, po zimnej wojnie, po I wojnie światowej, po wojnie domowej, po wojnie termojądrowej. Wybieram wojnę termojądrową. No i proszę Was bardzo. Wyskakuje nam lista filmów, tak? Gatunek, kraj, czas trwania, krótki opis, słowa klucze, które są tutaj bardzo ważne. No i jakieś tam podstawowe informacje. Możemy sobie oczywiście wejść tutaj głębiej, prawda, do tego filmu. No strona jest taką stroną ogólnie dostępną, więc oczywiście znajdziecie na niej też reklamy. Tutaj widzicie, tak to wygląda. Możemy sobie wyszukać film po motywie, po temacie. Możemy wpisać jakieś dowolne słowo klucz. Ono przez stronę zostanie odczytane węziej albo szerzej, to wszystko zależy. Natomiast wierzcie mi, że cokolwiek tutaj się nie kliknie, to właściwie w efekcie z dużym prawdopodobieństwem dostaniecie to, czego oczekiwaliście. No i wpiszmy na przykład słowo Ford, zobaczymy, co się stanie. Tu podpowiada mi filmy związane z samochodami, z szybkością, Need for Speed, Bullet i tak dalej. I teraz zobaczcie. Jak wejdę sobie w jeden z tych filmów, to już od razu pod nim będę miała cały czas podpowiedzi tak zwanych filmów podobnych, tak? Czyli filmów, do których, które właśnie nawiązują tematycznie do tego danego filmu. I mogę... Zwróćcie uwagę też na to, że ta strona cały czas uczy nas w pewnym sensie posługiwania się nią. Zobaczcie. Weszliśmy w film 60 sekund i pojawia nam się tutaj taki, no, coś w rodzaju nagłówka. Jeśli lubicie 60 sekund, to prawdopodobnie szukacie, tak? I lecą słowa klucze, lecą hasła klucze, lecą hasła, dzięki którym, no właśnie, jakby uczymy się poruszać po tej stronie, uczymy się jak poszukiwać, jak przeszukiwać te zasoby, tak? Napad, pościg samochodowy, samochód, pościg, wyścig z czasem, złodziej samochodów, mistrz kryminalny, akcja, kryminał, thriller i tak dalej, i tak dalej. Upatruję tutaj w tym nagłówku, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym tego nie stwierdziła, fajnego materiału na lekcję języka polskiego. Zresztą te słowa klucze, które się tutaj pojawiają przy filmach, to jest w ogóle bardzo fajny materiał na lekcję. Ileż słów, ileż fantastycznych możliwości, żeby popracować nad opisami filmów. Niekoniecznie właśnie pracując nad składnią, pracując nad budowaniem zdań, ale pracując właśnie nad poszerzaniem leksyki, pracując nad tym, jak gromadzić słownictwo, w jaki sposób je zbierać. Można też poprawiać błędy na tej stronie, można pobawić się w tłumaczenie na język polski różnych terminów, które są tutaj w języku angielskim, na przykład drag racing, czy ex-skazanie, czy hotshot, więc tutaj dużo, dużo tych możliwości oczywiście jest. Jak powiedziałam, nie jest to strona idealna, ale naprawdę jest bardzo, bardzo fajna i dużo dobra dla niej znajdziecie. A mogę też, klikając tutaj w tę środkową zakładkę filmy podobne do, napisać na przykład filmy podobne do filmu. No i teraz oczywiście u góry najpierw wyświetla nam się ten konkretny film. No i kiedy pojedziemy dalej, proszę bardzo, właśnie oszczędziliście 1000 godzin własnego czasu. 1000 godzin, które spożytkowalibyście na poszukiwanie filmu do obejrzenia na lekcji, jak również na poszukiwanie filmu, który odpowiadałby Wam do obejrzenia wieczorem. Bo wiecie, co lubicie, wiecie, co Was interesuje, wiecie, jakie filmy Wam się podobają, a zatem możecie wpisać tytuł filmu, który Wam się podoba i po motywie, po fabule silnik podobnefilmy.com podpowie Wam filmy
zbieżne, powiedzmy, z Waszymi zainteresowaniami. Jak powiedziałam, to nie jest oczywiście rozwiązanie na wszystkie nasze problemy, ale mam nadzieję, że część z Was tej strony nie znała. No i mam nadzieję, że tak jak ja uznacie, że to jest strona przydatna. Ja z niej naprawdę ostatnio często korzystam i jak mówię, nie zawiodła mnie, choć oczywiście natkniecie się na to na pewno, będzie to tak, że czasami jak będziecie wyszukiwać coś podobnego, no to tam takie niezłe kwiatki będą, niezłe te połączenia myślowe będą. No musimy mieć świadomość, że szuka algorytm, szuka silnik, no więc on szuka po tych słowach kluczach, on szuka po hasłach w opisach, on szuka po motywach, więc oczywiście czasami te związki są dość odległe, ale z drugiej strony to też może dobrze, dlatego że no właśnie też nie chodzi nam zawsze o to, żeby obejrzeć coś identycznego, tylko chodzi nam o pewien taki właśnie bardziej transcendentalny związek pomiędzy filmami. No i ta strona też nam to podrzuci, też nam to zaproponuje. Mam nadzieję, że to ułatwi Wam życie zawodowe i prywatne troszeczkę. Idę rozmyślać o tym cyklu krótkich filmów dotyczących właśnie różnych ciekawych stron internetowych. Chyba się skuszę, chyba to zrobimy i mam nadzieję, że to będzie właśnie dla Was też przydatne, bo to byłyby wtedy takie krótkie filmiki, nie musielibyście sięgać do tych poprzednich długich materiałów. Poza tym te strony też się już od tamtego czasu rozwinęły, internet też się trochę zmienił, trochę inne rzeczy można robić w trochę innych miejscach, więc no dobra, zdecydowałam, zrobię to. Zrobię to, zapowiadam, będzie. Będą najważniejsze moim zdaniem strony i portale internetowe związane z filmem, które każdy człowiek i każdy nauczyciel i każdy student i każdy uczeń i każda nauczycielka, studentka i uczennica powinni znać. Bardzo Wam dziękuję, to tyle na dzisiaj. Obiecałam, że będzie najkrótszy materiał w historii polskiej półki filmowej, więc słowa dotrzymuję. Trzymajcie się, cześć!